i mówiłem o tych, którzy tam leżą. I mówiłem o tych grobach i o tych, że niektórych nie można odnaleźć. Śpią na zawsze, do końca. Panie pułkowniku, witamy na dzisiejszym wywiadzie. Bardzo dziękujemy, że zgodził się Pan nam go udzielić. Gościmy dzisiaj pułkownika Józefa Borowca, kombatanta Armii Krajowej oraz Ludowego Wojska Polskiego. Panie Józefie, proszę powiedzieć, jak dowiedział się Pan o wojnie i jaka była Pana pierwsza reakcja? No cóż, wojna wybuchła wtedy, kiedy ja już miałem ukończonych 14 lat i ukończoną szkołę powszechną, co było bardzo ważne w tym czasie. Po prostu przypominam sobie dokładnie te przepychanki, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna, prawda? Sam jej wybuch zastał mnie poza domem. Pracowałem wtedy przy zbiorze owoców w miejscowości Strożyska. Tam ksiądz miał dosyć ładny sad i tam ktoś, który kupił po prostu owoce w tym sadzie, nas dwóch, bo i kolegę mojego również z tej samej klasy, najął do tego, żebyśmy te owoce zbierali. Najprzód zauważyłem, że w sklepie, który był w tej wiosce, coraz to wychodzi kobieta i płacze. Nawiasem mówiąc, jej mąż dostał kartę mobilizacyjną. Wrócił z wojny. Odwiedziłem, nawiasem mówiąc, ten sad przez laty. Proboszcz jest już oczywiście inny. Dowiedziałem się, że ten pan wrócił z wojny, to znaczy spod granicy węgiersko-polskiej przyszedł na piechotę do swojej wiochy, prawda? Zdążył spłodzić syna. Syn został księdzem, nawiasem mówiąc, w Solcu Zdroju. Odwiedziłem również tego księdza. Wspominaliśmy te chwile po prostu, kiedy wojna wybuchła. I nazajutrz zobaczyłem pierwszy wyraz wojny. Mianowicie za wzgórz wychylił się dwupłatowy samolot, prawda, terkotał. Ta jego szybkość była taka, że odnosiło się wrażenie, że jest na nitce powieszony u nieba, prawda, ni stąd, ni zowiąd. Zjawił się drugi samolot, bardzo nowoczesny. Odezwała się strzelanina z ciężkich karabinów maszynowych. Ten dwupłat poszedł na ziemię. Pamiętam również w owym czasie... A to był samolot niemiecki? To był samolot niemiecki, oczywiście. Wtedy prezydentem Polski był Ignacy Mościcki. Wtedy po raz pierwszy słuchałem jego przemówienie wygłoszone przez radio. Mówił o tym, że wróg nas napadł, prawda? I co dla mnie było niesłychanie dziwne, zwrócił się do polskich żołnierzy z apelem, żeby oszczędzali amunicję. To było dla mnie nie do przyjęcia wtedy. No cóż, wierzyłem prezydentowi. Niestety bardzo szybko ta moja wiara załamała się z tego prostego względu, że pamiętam wiersz jeszcze. Przeminęły wieki i na zamku zmiany. Zamiast królów mieszka prezydent kochany. Nie chowa
wartości jak przedawni króle i nie chowa skarbów złocistej w szkatule, jak zwyczajny człowiek, nie dumny, nie trucha, a każdy, kto Polak serdecznie go kocha. Ja wtedy przestawałem go kochać. Bo okazuje się, że zamiast złociste szkatuły, pewniejsze były banki szwajcarskie, bo w drugim dniu wojny opuścił Polskę. Co będzie z nami, jego to nie obchodziło. Co będzie z takim chłopakiem 14-letnim, jakim ja byłem? Bolało to, strasznie bolało. Czy też przez to, jakby odbierał pan czasami podczas wojny już takie wrażenie, że ludzie giną na dołach, tak? Młodzi ludzie, a to są walki polityczne między różnymi państwami, że politycy ustalają, że wywołują wojnę, a ludzie na dole muszą walczyć? Miał pan taką pretensję? Też mi się jakoś to kojarzyło z wierszem Konopnickiej, a na wojnie świszczą kule niczym niczym stopy, a najdzielniej biją króle, a nad gęsiej giną chłopy. Prawda? I ja zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że coś jest w moim życiu, co odmieniło wszystko. Na 8 dzień wojny zobaczyłem taki obrazek przez wioskę, w której żyłem. Jechali dwaj polscy żołnierze. Jeden jechał na wojskowym rowerze. Karabin miał przyczepiony do ramy pojazdu. Drugi siedział na jakimś artyleryjskim koniu, który to koń był zmuszany do galopu przez niego. On się do galopu nie nadawał. To był perszeron, prawda? Więc nie bardzo tam reagował na ciosy, tak? I obydwaj ci żołnierze wołali: uciekajcie, ludzie, Niemcy, prawda? I nawiasem mówiąc, wtedy urwała się ta kolumna idąca z zachodu na wschód. Po prostu to całymi dniami ludzie ciągnęli. Zaczęło brakować wody w studniach, prawda? Oczywiście niektórzy z jakimiś rowerami coś tam wzięli ze swojego dobytku. Były wozy konne również. I raptem to wszystko się urwało. I z kierunku północno-zachodniego zaczęła podnosić się do góry, jakby jakaś mgła. Wtedy te drogi polskie to były najczęściej tłuczniówki, prawda? To było wałkowane i jeżeli po prostu padały deszcze i tedy, to wszystko to osiadało na tych kamieniach i po prostu powstawały kłęby kuszu. To okazuje się już to kolumna niemiecka po prostu wytwarzała ten. I w chwilę później zjawił się motocykl z lekkim karabinem maszynowym w przyczepce, prawda? I żołnierze siedzący przy tym karabinie maszynowym po prostu puszczali serię po dachach, nawiasem mówiąc. Niektóre chałupy stanęły w ogniu, bo to gorące pociski i słomiane strzechy, to było coś łatwopalnego. I siedzący na tym motocyklu zachęcał, żebyśmy podnosili ręce do góry. Podnosiliśmy. U góry kręcił się samolot niemiecki typu Stor, czyli bocian, na wysokim podwoziu. I wtedy pamiętam, widać było, że coś zaczyna rzucać. Przed wojną nas przygotowywali
na użycie gazu w wojnie. Były po prostu jakieś tam slajdy i tak dalej pokazywali. I między innymi moja najstarsza siostra, widząc po prostu, że coś tam rzuca, przeraziła się. Zachęcali nas, żebyśmy mieli maski przeciwgazowe, ale maski były bardzo drogie, nas na to nie było stać. Więc podsunięto nam z marszą myśl, nie robicie. Szmaty moczyć w wodzie i zakładać na drogi oddechowe. Mnie się też dostała jakaś ścierka, prawda? Bo moja siostra próbowała po prostu w taki sposób uratować nas. A on rzucał ulotki. Oczywiście szybko podniosłem taką ulotkę. Przeczytałem, że bohaterska armia niemiecka musiała wkroczyć, dlatego żeby skończyć z polskim bałaganem, z polskimi prowokatorami i tak dalej, i tak dalej. A ciąg dalszy był rozbudowany. Czego nie wolno i czego należy się spodziewać? A więc nie wolno posiadać żadnej broni, amunicji, wyposażenia wojskowego, czy to polskiego, czy niemieckiego. Nie wolno oczywiście podejmować jakichkolwiek bądź walk z bohaterską armią niemiecką, która wkracza, żeby zakończyć polski bałagan i tak dalej, i tak dalej. Ulotki były w języku polskim oczywiście. Oczywiście, tak. I za wszystko, co tam wymieniono, jeżeli ktoś dopuści się z Polaków, zostanie rozstrzelany. Prawda? Więc od razu byliśmy pouczeni, że żartów tu nie będzie. Prawda? Że po prostu Deutsche Ordnung będzie stosowany z całą siłą. Oczywiście po prostu oni przyjechali, za nimi ciężarówki z niemieckimi żołnierzami. A tuż przed wojną karmiono nas między innymi, że z nami to oni nie wygrają z tego prostego względu, że nasi żołnierze dzielnie się sprzeciwstawią i tak dalej. No, to widać było, że mordy wypasione, prawda? Porządnie umundurowani, porządnie uzbrojeni, prawda? I to było pierwsze zetknięcie się z Niemcami. Nawiasem mówiąc, ja już wtedy należałem do tych, a to rzadko się zdarzało, który czytał wszystko, co mu do ręki wpadło. I zanim wojna wybuchła, to już dostało mi się te i inne rzeczy o tym, co Führer niemiecki, co myślił po prostu o przyszłości, między innymi naszych, Polaków. Więc tam wyraźnie po prostu chwalił się, że doprowadzi do tego, że Niemcy zdobędą Lebensraum, prawda? Że Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej i tak dalej, i tak dalej. Że musimy zrozumieć, że jesteśmy po to, żeby służyć Niemcom. Tak jak oni sobie tego życzą. Inaczej powiedziawszy, zaczynało być wykładane z niemieckiego na nasze, czego się mamy spodziewać. No i w związku z tym dochodziliśmy do wniosku, że nie tak to będzie, jakby nam się śniło tym czternastolatkiem, że ci nasi żołnierze obronią nas i tak dalej, i tak dalej. I nawiasem mówiąc, wtedy moi rodzice, zwłaszcza ojciec, pracował w folwarku radziwiłłowskim. Księcia Macieja Radziwiłła,
to z tych Radziwiłłów, z których ten po prostu niedawny minister zdrowia był, tak. Tych Radziwiłłów było czterech. Mianowicie najstarszy to był Konstanty Radziwiłł, właściciel dwóch folwarków, Nizin i Sichowa, prawda? Ja też już wtedy pracowałem. Byłem między innymi gońcem do tego, żeby po prostu gdzieś tam z listem i tak dalej, i tak dalej. Następny z kolei Radziwiłł to był pan na Kurozwękach, prawda? Kurozwęki, stara miejscowość. Ostatnio słynęła z tego, że tam była piękna stadnina koni, prawdopodobnie już jej nie ma. To był drugi Radziwiłł. Trzeci był pan na Rytwianach, prawda? Kapitan Wojska Polskiego. Był w armii Poznań. Zmobilizowali go. Zginął zresztą w tych walkach nad Bzurą, tak? Zwłoki sprowadzono do miejscowości rodowej. I wreszcie czwarty, najmłodszy Radziwiłł, to był książę Maciej Radziwiłł, prawda? Wtedy, kiedy ja zacząłem już jakieś rozumować, to on był właściwie najbogatszy. Bo miał pałac w Słupi, to nie była ta Słupa Świętokrzyska, mała wioska, prawda? Tam miał folwark, następnie z kolei miał folwark w Karsach Dużych, miał folwark w Niegosławicach, w Pacanowie, tam gdzie kozy kują, tak? I nawiasem mówiąc, on parcelował te folwarki. Chłopi kupowali. Oczywiście za duże pieniądze. I Radziwiłł, najmłodszy Radziwiłł, miał chyba najbardziej kupiecką głowę, bo parcelował ziemię, a ziemię miał tam wspaniałą, prawda? I zamieniał to w pieniądze i coś budował. I tak na przykład zauważył ciekawą rzecz, że tam po prostu było kilka wiatraków w Pacanowie, które meły wtedy, kiedy był wiatr, tak? Więc doszedł do wniosku, że trzeba zbudować młyn, prawda? Z odpowiednią mechaniką, tak? Wtedy pierwszy raz zobaczyłem lestrykę, czyli elektrykę. Prawda? Nawiasem mówiąc, była taka kula biała. Ludzie zastanawiali się, na co to je. Ponieważ długą taką lestrykę miał w Pacanowie lekarz, doktor Wałęsa. Więc, przepraszam, doktor Gałązka, że tym on leczy. Słychać było tylko dieselka, ten robił lestrykę, prawda, i między innymi oświetlał. Najpóźniej się ożenił ten nasz książę z Przysuchy, wziął hrabiankę z domu Dębowską. Nawiasem mówiąc, ona miała ciekawą rozmowę z moim ojcem. Bo z czasem ja, że tak powiem, odszedłem z tej pracy i poszedłem do Pacanowskiego Urzędu Gminnego, gdzie również byłem gońcem. Radziwiłłowa dowiedziała się o tym, spotkawszy mojego trudziciela, powiada: i wyście na to pozwolili? Na co mój ojciec? Nie mogłem mu zabronić. Tam ma lepsze pieniądze
i lżejszą pracę. Wyście nie powinni pozwolić. Książę wróci. Nawiasem mówiąc, książę został zdjęty przez gestapo, kiedy wrócił do swojego pałacu i znalazł się w oflagu. Prawda? No mówi, wyście swojemu synowi młodszemu na to pozwali. Zrobiliście głupstwo. Książę wróci. Folwark wróci. I tak by pracował, jak wyście pracowali cały czas. Pracował mój ojciec blisko 30 lat bez dnia urlopu. Tego nie można było. Jeżeli po prostu były już jakieś usprawiedliwione kwestie, na przykład wychowano świnkę i chodziło o to, żeby ją sprzedać na targowisku, to wtedy od pana rządcy można było dostać taki dzień, prawda, żeby te rzeczy zrobić. No, księżna powiada do mojego ojca, i co wy może myślicie, że on urzędnikiem kiedy zostanie? Nie, ja się urodziłem pod folwacznym żłobem, więc tutaj po prostu swojego miejsca powinienem pilnować. Poszedłem jednak do tej gminy. Tam między innymi pracował ktoś, który za czasów PRL-u był sekretarzem Rady Państwa, Lucjan Chłodecki. A ja między innymi przynosiłem do jego domu wodę, bo była jedna tylko studnia, gdzie była woda do picia. I ja tym panom urzędnikiem przynosiłem tę wodę. To pacanów z tej wody słynął, prawda? Nawiasem mówiąc, kiedy został sekretarzem Rady Państwa, Lucjan Podchłodecki, to kiedyś, a ja już wtedy byłem nauczycielem, już pracowałem wtedy w Płakowicach, to przysłał mi życzenia noworoczne. To zrobił wielko, że tak powiem, władzę. Urosłem. No ale wtedy to właśnie wstąpiłem do Armii Krajowej. Ja mam jeszcze pytanie, jeśli chodzi o te pierwsze dni wojny, bo wiadomo, że to była atmosfera strachu i przerażenia, ale proszę mi powiedzieć, czy była wśród ludności polskiej nadzieja, że wojna się szybko skończy, że nasi sojusznicy jakby pomogą nam w tej ofensywie niemieckiej, żeby... Tak, więc odpowiadam na ten temat. Największe głupstwa w ludzie to wierzyli. Stąd te powiedzenia, słoneczko wyżej, Sikorski bliżej, prawda? O, lub nawet wróżyli, że przyjdą Ruscy i pogonią Niemców. Te rzeczy się nie sprawdzały. No ale pamiętam wtedy pierwszy raz niektóre typy samolotów wydzielały te smugi takie, jak to teraz często transportowe samoloty pasażerskie, prawda? To ludzie już czytali to. Tam było napisane, tam stało napisane, że niedługo Anglicy, Francuzi przyjdą, prawda? I podtrzymywali to na duchu. Tak. Ale równocześnie z tym szaleli Niemcy. I tak na przykład zaczęły się pokazywać pierwsze czerwone plakaty, na których były wymienione osoby rozstrzelane. Zaczęło się oczywiście od miejscowości podwarszawskie, prawda, że tam za zabicie jakiegoś niemieckiego żołnierza, który po prostu sprowokował to, rozstrzelano ponad 100 ludzi. Tak. I nas też to dotknęło. Mianowicie była taka wiocha,
gdzie był znowu folwark Popiela. To nie był książę, to był jaśnie pan. Z takimi Radziwiłłowie nie kontaktowali się. Ale tenże Popiel doszedł do wniosku jeszcze tuż przed wojną, chyba na 3 lata, że on postawi na rozmnożenie stada krów, żeby mieć wysoko mleczne, wysoko po prostu wartościowe itd. I zakupił takie holenderki, ich było kilkadziesiąt tych, ale od razu postanowił zatrudnić niemieckiego specjalistę do hodowania tych krów. I ten Niemiec, wszystko na to wskazuje, że już wtedy miał po prostu pomazańcem był gestapa, żeby odpowiednie roboty robić. I być może niektórych Polaków wyciągał za uszy od gestapa. W takich przypadkach, kiedy po prostu to był drugorzędny materiał, jeśli idzie o zagrożenie Niemcom. Bo wtedy ludzie zwracali się do niego, bo on godał po niemiecku, znał Niemców, no to jakby się posmarowało, prawda, i td., to może by wypuścili. I proszę sobie wyobrazić, takich Niemcy gestapowcy puszczali. Chodziło o to prawdopodobnie, żeby go odpowiednio osadzić tam. Ale podziemie w tym czasie już się rozwijało. To już było takie czasy, że jak rano człowiek wstawał, jak szedł do pracy, to kolegów, których spotkał po drodze, pytał: wiesz coś? No bo słyszeć było, że tutaj ścieli po prostu słupy telefoniczne, tutaj w takiej miejscowości rozwalili pocztę, gminę, prawda? A to partyzanci bardzo szybko zaczynali robić, dlatego że jak się po prostu rozwaliło taką gminę, spaliło się dokumenty, to ucięło się możliwość wywózki do Niemiec, bo w każdej gminie był Arbeitsamt, prawda? I ten ktoś kierujący tym Arbeitsamtem wyznaczał ten. A jeśli nie było dokumentacji, mogło nie być wywózki. Poza tym, tam były dokumenty dotyczące kontyngentów, a nie wiem, czy uwierzycie w takie rzeczy, wszystko było trzeba oddać Niemcom. Nie mówiąc o każdej świnie, o każdej krowie i tak dalej, to każda kura, każde jajko, to wszystko było liczone i to wszystko szło do... Chyba nie uwierzycie w to, że między innymi fryzjerzy musieli zbierać włosy, które ścinali przy tych prawach. Dlatego, że Niemcom to było potrzebne, zwłaszcza kiedy im ruska zima zaczęła dokuczać, to z tego robiono filce, prawda? Więc wszystko było po prostu zabierane. Proszę powiedzieć, bo tutaj pan mówi, że jak na każdej wojnie Niemcy stosowali silne akcje propagandowe. A proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach w takim razie wstąpił pan do Armii Krajowej? Czy w tamtym czasie wszyscy nastolatkowie trafiali do Armii Krajowej, czy to byli ochotnicy? Jak to wyglądało, proszę powiedzieć? Więc to wyglądało tak. Powstawały różne zgrupowania lewicowe, prawicowe, prawda? Takie, śmakie i inne jeszcze. A wtedy to się mówiło, że są chłopcy w lesie, te nasze chłopskie, i są te pańskie, prawda? No do pańskich zaliczano przede wszystkim NSZ, prawda? No i ja pamiętam,
że z dwoma jeszcze kolegami spotkaliśmy się z naszym panem nauczycielem w sąsiedniej wsi. Jakoś zaprosił nas do siebie. I wtedy on już reprezentował Armię Krajową. No i zaczął rozmawiać z nami, a myśmy się aż palili do tego, żeby wreszcie mieć broń w ręku, żeby wreszcie coś znaczyć, prawda? I w takich to warunkach u tego pana Lalo, tak się nazywał, złożyłem przysięgę. W jej złożeniu w czasie tej roty przysięgi między innymi stwierdziłem, że oddam każdą kroplę krwi, prawda? Jeśli trzeba będzie. Po skończeniu tej przysięgi doszedłem do wniosku, a już się wtedy wiele wiedziało, co gestapo potrafi robić. Między innymi na drugiej stronie Wisły, bo ja wtedy byłem w obecnym województwie świętokrzyskim. Wtedy jeszcze nie nosiło takiej pięknej nazwy. Było kieleckie po prostu. A to tam się pan wychowywał w tym kieleckim, tak? Bo tak. I Radziwiłłowie tamże właśnie. No i wtedy doszedłem do wniosku, bo na przykład słyszałem o tym, że po drugiej stronie Wisły w Tarnobrzegu powstała grupa, nawiasem mówiąc, założona znów przez nauczyciela, prawda? Który kiedy po prostu dokonał tego, o czym za chwilę, to już był ojcem. Urodził mu się syn. Syn był miał na imię Jędrusz. I ta grupa nazywała się Jędrusie. Oni byli świetnie przygotowani do walki. Mieli między innymi niemieckie mundury, prawda? Mieli niemiecką broń. I to było jedno z pierwszych więzień, które oni rozbili. Po wypuszczeniu tych Polaków, którzy tam byli po prostu przeznaczeni na powolną, ale suto kraszoną biciem Polaków, to ci ludzie rozleźli się gdzie tylko mogli. I między innymi myśmy mieli możliwość kontaktowania się z takimi. I myśmy już wiedzieli od nich, co się dzieje w gestapo. Że po prostu to są mistrzowie, jeśli idzie o zadawanie cierpień. I wtedy, proszę sobie wyobrazić, ja się przeraziłem, że jeżeli wpadłem w ręce, to ja mogę nie wytrzymać tych tortur, tego bicia. Będę sypał. I wtedy doszedłem do wniosku, że ja się muszę zabezpieczyć. Znalazłem w czasie grabienia trawników koło pałacu Radziwiłłowskiego, a w tym pałacu często byli niemieccy wysocy wojskowi. I bywali i polscy, zanim Niemcy przyszli. I wtedy znalazłem tam granaty polskiej produkcji, małe, prawda? I to było wielkości mniejszego kurzego jajka. I doszedłem do wniosku, bo dopasowałem i zapalnik do tego, że będę nosił to wszystko pod pachą. Że w razie czego to po prostu wyrwie tylko zableczkę, rozwalę klatkę piersiową. Prawda?
i w taki sposób uniknę tego. I cały czas nosiłem ten granacik, prawda? Cały czas byłem przygotowany. Wiedziałem, że wtedy rozerwię klatkę piersią, to zerwie serce, skończę. Tak. Pasowało mi to. No jakoś przeżyłem, nie musiałem z tego korzystać, ale byłbym, jeśli trzeba było, tak odszedł z tego świata. Natomiast no, staraliśmy się wtedy szkodzić Niemcom, jak tylko można było. Prawda? Pamiętam, wtedy Niemcy mieli takie hasło: Deutschland sieg an allen Fronten. Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach. I rzeczywiście tak to im wszystko było. Tak. Pamiętam, jak domorośli politycy, ludek prosty, godający gwarą, prawda? Jak był taki dozorca, który nad nami stał w czasie pracy i mówił, no co im kto zrobi? Błogosławio w ziemi, Bułgario w ziemi, kto im co zrobi? To jest prawda, że oni zwyciężają na wszystkich frontach. Ale jak tylko dostali pierwsze lanie pod Stalingradem, prawda, to wtedy myśmy w tych miejscach, gdzie było napisane Deutschland sieg an allen Fronten, dodawaliśmy Stalingrad i do słowa. Znaczy, tak to wygląda. I wtedy rozrastały się te oddziały coraz bardziej. Byli różni. Jak była trzymana tajemnica, to świadczy taki fakt. Ja miałem jednego tylko brata, starszego ode mnie, i on należał do BH. W AK były inne zasady, w BH były inne zasady. Nas na początku brali, wszystkich tych nowo upieczonych partyzantów, brali do siebie, do grupy, prawda? Dawali jakąś broń. Ja na przykład dostałem pierwszy, to był mój karabin Mauser, w jakim polskie wojsko było uzbrojone. Jaka była jego przeszłość, zanim trafił do mnie, ja się mogę tylko domyślać. Mianowicie on mógł być gdzieś w studni, prawda? Bo proszę sobie wyobrazić części drewniane, czyli kolba, łoże, prawda? To były tak zgniłe, że ja palcami, pazurami, jak jechałem po tym, to robiłem ślady wyraźne, prawda? Natomiast części metalowe, to znaczy lufa, zamek i tak dalej, to były z kolei tak skorodowane, że to wyglądało, jakby kto specjalnie młotkował po prostu te części metalowe. Nawiasem mówiąc, niedługo się nim cieszyłem, ale strzelałem z niego, tak. Ale o tym później. I tak było po prostu w Armii Krajowej. Oczywiście moi rodzice nie wiedzieli o tym. Moja mama wtedy już leciła, to mówiła tak, to jak ta wojna musiała już być, to może to i dobrze, że Tero, bo mój mąż już jest za stary, go nie wezmą, a chłopaki za młode też ich nie wezmą. Bo mój brat z kolei był w BH. U nich była taka zasada, mianowicie nocami spotykali się w określonym miejscu. Mieli oczywiście swoją siatkę i tak dalej. I tam poznawali, co poznawali, prawda? I to był taka zasada.
Nawiasem mówiąc, ja też dostałem po prostu zawiadomienie, że w takim to takim dniu w 1943 roku mam się zjawić w takim to takim miejscu, gdzie będę poprowadzony dalej. To jest punkt kontaktowy. I pamiętam, akurat szliśmy w pole ziemniaki odchwaszczać. I ja musiałem powiedzieć mamie, że ja jutro muszę iść. Jak się dowiedziałam, to mówi do mnie, no to wracamy. Przecież jak przygotować do tego. Trzeba no chociażby drugą koszulę, żebyś sobie wziął. I oczywiście wróciliśmy. Odbywało się łatanie bielizny, i którą zapakowałem do torby po siatce, po masce przeciwgazowej. Przydała się, nawiasem mówiąc. Tak. Natomiast mój braciszek spaliśmy we dwóch w tym samym łóżku. To Cesiek, jak mał iść, to kiedy już rodzice zasnęli, to myśmy otwierali okno, Cesiek i wyskakiwał za okno i wracał zgoniony jak pies, prawda? Ganiał gdzieś tam po polach i wtedy... Proszę powiedzieć, jak to się stało, że pan trafił do struktur Armii Krajowej, a brat do batalionów chłopskich? To mój Boże, on miał inny kontakt, ja miałem inny kontakt. Mało tego, miałem kogoś, którego bardzo ceniłem. To był mój szwagier. Mąż mojej najstarszej siostry. I ten również należał do AK. Prawda? I któregoś dnia, a ja już byłem dobrze przeszkolony, prawda? Ja patrzę, Janek jest. I obydwaj byliśmy w stosunku do siebie bardzo lojalni. A mimo wszystko nie tu. Ja się dowiedziałem wtedy, kiedy Jonka zobaczyłem w tej grupie partyzanckiej. No więc... Panowie mieszkali razem ze szwagrem? Tak. Panowie, nikt nie powiedział o tym, że... Panowie sobie nie przekazali tej informacji, że panowie są obaj w tej samej strukturze. Nie, no po prostu jak już byliśmy w grupie, to już po prostu... Którzy powinni wiedzieć, to wiedzieli, że my jesteśmy szwagrami, prawda? Nawiasem mówiąc, to był bardzo poczciwy durniej, między nami mówiąc. Proszę sobie wyobrazić, on po wojnie już utworzył powiastkę o sobie, że on uciekł z łagru rosyjskiego. No więc, jak się dowiedziałem o tym, wiedziałem, że to jest nieprawda, bo on nie był oficerem. Tam głównie po prostu przecież byli oficerowie. No więc kiedyś go pytam, ja mówię, ja już wtedy byłem, że tak powiem, no, oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Ja mówię, Janek, co ty pieprzysz takie głupoty? Przecież jak ty tam uciekłeś? A on powiada, wiesz co? Bo to było znaczy tak. Józem wziął porę kuni, zaprzęgnąłem do bron, wyjechałem bez te bramy, no nikt mnie nie zatrzymywał, no bo widzą, że ją w pole. I tak Józef jechał z pola na pole,
Niemcy nie pytali, nikt mnie nie pytał, ale ja wróciłem do domu. A proszę powiedzieć, a jakie były, bo pan był bankrowy, brat w batalionach chłopskich, a jakie były późniejsze losy pana brata? No bo pana znamy, pan później walczył na froncie, a jakie były losy pana brata? Mój brat nie poszedł jak ja do wojska, a ja nigdy nie przypuszczałem, że ja pójdę do wojska. Tak? Nie odpowiadało mi to. A oni mieszkali w tej strefie przyfrontowej. Proszę sobie wyobrazić, ci ludzie, którzy mieli z jednej i z drugiej strony front koło siebie, czy to niemiecki, czy radziecki, to wszyscy ci ludzie i przez jednych, i przez drugich z tego pasa objętego walkami byli wysiedlani. My byliśmy po stronie rosyjskiej. No i tutaj muszę powiedzieć taką rzecz. Mianowicie, niewiele brakowało, a ja byłbym brał udział w Powstaniu Warszawskim. Nie tylko ja. Gdzieś na czwarty dzień dowiedzieliśmy się, jakoś oficerowie w naszej grupie poinformowały nas, że po prostu wybuchło Powstanie Warszawskie. I że pójdziemy na odsiecz powstania. Nawiasem mówiąc, wtedy byliśmy już bardzo dobrze uzbrojeni, ta nasza grupa. Bo między innymi odebraliśmy duży zrzut, prawda? To było nad dopływem Wisły lewostronnym. Są takie dwie rzeczki, Czarna i Wschodnia, prawda? I one przed Połańcem łączą się, przez Połańcem płyną już jako jedna rzeka i tuż koło za Połańcem tam teraz jest ta słynna elektrownia połaniecka. Wpadają do Wisły, prawda? I wtedy pierwsze, co zauważyłem, to to, że kilku chłopaków z naszej grupy została wysłana na wsie i wrócili stamtąd z chłopskimi wozami i końmi chłopskim. No, ja akurat byłem przeznaczony do po prostu zabezpieczenia tego od strony tych rzek, prawda? I wśród nocnej ciszy, kiedy były już przygotowane po prostu stosy na to, żeby zapalić, żeby zasygnalizować, jesteśmy, zrzucajcie, to najprzód po prostu słychać było ze strony południowej dudnienie tych silników, prawda? I po prostu w chwilę później nadleciał nad to miejsce, ognie błysnęło, no i zaczął rzucać po prostu pojemniki z bronią. Mówi pan o zrzutach alianckich, tak? Proszę? O zrzutach alianckich. Tak, tak, tak. To znaczy on był prawdopodobnie z Brindisi. Tam byli po prostu ci Polscy, którzy po prostu wozili te rzeczy. I słychać było już łomot otwartych spadochronów, prawda? No i to klapnięcie o ziemi. Tam był piach, prawie że nie użytki kompletne. I to był ten podarek. I wtedy nas przezbroili. Każdy z nas dostał Stena z dwoma magazynkami. Te magazynki zawodziły czasem. Mianowicie, jeżeli po prostu taki magazynek uderzyło się nim o coś tam i on się lekko zgiął, to już sprężyna podająca naboje
zacinała się, nie chodziła. I wtedy po prostu mogło być bardzo źle z tym. Każdy wtedy dostał z nas rewolwer Smith Wessona sześciostrzałowy, prawda, kaliber 9. Zresztą steny też były kaliber 9, ta sama amunicja. I dostaliśmy po jednym angielskim granacie obronnym, ciężkie granaty, prawda, tak to wyglądało. No ale proszę sobie wyobrazić, usłyszeliśmy, że chyba poprowadzą nas na powstanie. Byliśmy gotowi. Oczywiście mrowiło coś tam, ale no cóż, tam się biją nasi, trzeba iść. Okazuje się, że rzeczywiście zaczęliśmy ruszać w kierunku północnym i raptem odwołano wszystko. Bo okazuje się, że były i inne grupy, które starały się dojść do powstańców i między innymi z Campinosu. Tym się udało. Nawiasem mówiąc, dostali się na cmentarze żydowskie, tam się bili, tak? I tam oczywiście ginęli jedni, ginęli drudzy, ale była jakaś grupa, wybaczcie, ja już pamięć mnie zawodzi, mianowicie, która próbowała ze strony południowej dojść do Warszawy. Nie pamiętam już nazwy miejscowości. Zostali zaatakowani przez lotnictwo i broń pancerną niemiecką. I świadek klęski nie wyszedł z nich, prawda? I dowództwo AK doszło do wniosku, że my nie mamy broni przeciwpancernej, nie mamy broni przeciwlotniczej. Więc to rzeź, prawda? Zawrócili nas, zdać broń, amunicję i do domu. I wtedy poszedłem do domu. Co zrobiono z bronią, nie wiem. No gdzieś prawdopodobnie zakopano. Później po wojnie bywały przypadki, że znajdywali w takim lub innym stanie po prostu tę broń. Co się stało z tą, nie wiem, bo zostało kilku oficerów, przede wszystkim dowódca tej grupy naszej, podwojenny porucznik Wicher, taki pseudonim miał. Jego zastępcą był podporucznik Stalica, również przedwojenny, to on tam był. Następnie znałem tego z innej strony, miał trzy córki, jedna paliła do mnie zezy, prawda? Szczepański z Rataj, tak? No jakoś nie uwiodła mnie. W każdym bądź razie ci wiem, że zostali i to wszystko, co mogę powiedzieć. Aha, i tam był jeszcze plutonowy, jeden jedyny plutonowy, bo kaprali było kilku, prawda? I pamiętam, to już wtedy ja byłem w Połańcu, wycofany z tej strefy przyfrontowej i spotkałem go właśnie, szedł wałem tej rzeczki, prawda? I miał rozwaloną nogawkę od spodni, to fruwał ta nogawka. Ja spotkałem go i mówię, panie plutonowy, co słychać? A on mówi, ja mówię, no co, no koniec w końców, żyć trzeba, no. Ja mówię, co z grupą? Cicho,
już widać było, że on coś wiedział, czego ja nie wiedziałem, prawda? No i proszę sobie wyobrazić, wtedy wróciłem do tej swojej miejscowości, do tego folwarku i okazuje się, tam ludzie usunięci stamtąd przez Rosjan. No więc gdzie ci ludzie? No, gdzie ta moja rodzina? 20-30 kilometrów od suda. Tak. Taki przykaz. Tak. I proszę sobie wyobrazić, w tym folwarku radziwiłłowskim były zbudowane 3 piwnice w takiej przykopie, prawda? I te piwnice w czasie zimy, kiedy folwark był, że tak powiem, normalny, to po prostu tam zwoziliśmy lód po to, żeby w czasie, kiedy będzie gorąco, żeby tam trzymać mleko od krów, zanim się pojedzie z nimi do mleczarki. I ci ludzie najprzód uciekali do tych piwnic, pytając wojnów Sowieckiego Sojuza, czy te piwnice wytrzymają, prawda? A to były duże piwnice. Do sufitu ręką nie można było dostać. Z tymi ludźmi, którzy tam przez pierwsze dni ostrzeliwania kryli się, to szły psy, koty i była tam słoma. W tej słomie było do ciężkiej cholery pcheł. No więc doszedłem do wniosku, bo zaraz ostrzelono tą wieś. Ostrzelono między innymi, trafiono w ten czworak, gdzie myśmy mieszkali. Tam akurat był mój brat, uciekł stamtąd do Połańca. Ten czworak spłonął całkiem. No więc schowałem się do jednej z tych piwnic. Doszedłem do wniosku, że one powinny wytrzymać. Powiadam tam na tej słomie i nocą coś się zaczęło dziać ze mną. Mianowicie to gwałtowne napady gorąca, to zimno tłucze, prawda? Pchły gryzą jak sto diabłów. Dwa dni później dowiedziałem się, że ja mam malarię. Mianowicie jakiś soldat ruski przyszedł popatrzeć, czy czegoś by nie poiskał. I natknął się na mnie, prawda? Kolbą mnie uderzył, tak? No i krzyknął, kto ty taki? To i ja mówię wtedy, ja jestem ciężko chory. No niciwo. Ty kto? Ja mówię partyzant. No i proszę sobie wyobrazić. Odszedł, po jakimś czasie wrócił. Zauważyłem, że ten pan jest wysokiej rangi oficerem, że ma podwójne pola na ramiennika i gwiazdkę majorowską, prawda? No i odznaki rodzaju służby, a więc lekarz. No i on po prostu obadał mnie na ile Bóg, tak? Wywlekli mnie z tym soldatem przed piwnicę i mówi, no ty partyzan. Ty, mówi, bywałeś, mówi, ostatnio, mówi, w jakichś błotach, bagnach, no, partyzancka choroba. Powinienem był się tam skończyć. Nie skończyłem się. Ten major przychodził codziennie, przynosił leki, przynosił czaj, tak? I wyprowadził mnie. Nawiasem mówiąc,
kiedy już mogłem wyjść, dzień był taki wczesno-jesienny, słońce świeciło i idzie ruski soldat, taki gdzieś 40-letni, uzbrojony w bardzo długi karabin typu Mosina. A ty kto? Pójdziesz pomagać Krasnej Armii. On dostał od swoich dowódców rozkaz, żeby nakopać ziemniaki. A tam tych ziemniaków było do ciężkiej cholery, bo ludzie nie zdążyli niczego zdjąć. Później z Połańca to chodziliśmy na te pole i zbierać te ziemniaki. I załadował karabin. Dawaj, wpierw. Ja mówię, ja nie pójdę. Ja jestem chory, ja jestem wymęczony. Nie pójdę. Pójdziesz. No, kartoszki potrzebne Krasnej Armii. Ja mówię, nie pójdę. I nawiasem mówiąc, on zrobił głupotę, bo tak mnie po prostu pchnął za ramię. Ja o mało nie upadłem, ja byłem bardzo wymordowany wtedy. I on powiedział to rosyjskie słowo, no dawaj. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy po rosyjsku dawaj. To jest nie tylko daj, to jest tyle co idź, wykonaj, zrób i tak dalej. To jest wiele znaczące to słowa. Odwróciłem się do niego i z wściekłością mówię, kurwa wasza macie, co ja ci mam dać? Wszystko bierzecie, co chcecie. No i zaczęliśmy się szarpać. On był jednak silniejszy. Chwilę później miałem go nad sobą. Tak. I on doszedł do wniosku, że trzeba zmienić taktykę. I mówi do mnie, słuchaj, synku, czegoż ty taki głupi jesteś? Czyż ja cię mogę zastrzelić? No po prostu zastrzelić jak psa. Tyś się rzucił na soldata. Mnie się płakać chciał. Mówi, chodź, nakopiemy te ziemniaki. Tyś na pewno głodny, prawda? Kartoszki upieczemy, pojesz sobie i inaczej będziesz myślał. Chcąc, nie chcąc, poszedłem. Upiekliśmy ziemniaki, pojadłem. O. Tak, we dwóch. Tak, razem, we dwóch. Tak, tak. I on po tym wszystkim powiada, no widzisz. No co? Pomogłeś Krasnej Armii. Uszanowałeś żołnierza, tak? Pojadłeś ziemniaki i tak dalej. No i wtedy doszedłem, pójdę ja na wschód szukać tych swoich. Znalazłem ich w Połańcu, kościuszkowskim Połańcu. To taka wieścinka. Okazuje się, położone to jest po prostu na piachach. Bida jak ciężka cholera. No i co robić? I zacząłem po prostu z tym swoim szwagrem, z workiem i postronkiem chodzić pod front po ziemniaki. I tak każdego ranka wstawaliśmy o świcie i szliśmy tam do Pacanowa, do Słupi, kopaliśmy te ziemniaki i szliśmy do Połańca z tymi rzeczami. To ja byłem wtedy, jeszcze nie miałem pełnych 18 lat. On był znacznie starszy ode mnie, on brał więcej tych ziemniaków. I ja żywiłem tak swoją rodzinę, prawda? Mój brat jakoś po prostu nie kusił się do tego, żeby również chodzić. Zawsze
tłumaczył się, że on będzie pracował w ruskiej piekarni, to ile chleba on do domu przyniesie i tak dalej. Ja przynosiłem te ziemniaki. I wreszcie ja miałem tutaj dosłownie od tego postronka po prostu strupy. Często spadaliśmy pod ostrzał artyleryjski. Jednego razu o mało nie zapłaciliśmy życiem. Tak jakby nas widział, jakby nas prowadził. Uciekaliśmy stamtąd. A pamiętam, że wtedy kopaliśmy te ziemniaki na takiej działaczce mojego szwagra Jonka, prawda? I tam była stajnia jego koni, to znaczy dokładnie te konie, tymi końmi on pracował, a to wtedy należało do spółdzielni z Połem. I po prostu w jego mieszkaniu zostawiliśmy jedzenie, jakie przynieśliśmy z domu. A co to było? To były te ziemniaki tarte na tarce i następnie pieczone na płycie kuchennej, prawda? I to było do jedzenia. Więc powiedzieliśmy sobie, że w jego mieszkaniu zostawimy najprzód to jedzenie. Jak wykopiemy, to zbierzemy te ziemniaki i idąc w drodze powrotnej zjemy to. Jak nas ostrzelał, tośmy uciekli stamtąd, tego jedzenia nie wzięliśmy. Wróciliśmy o pustym żołądku. No i wtedy dowiedziałem się, że gdzieś na wschód idąc, że już tu i ówdzie ruszyły jakieś fabryki, prawda, jakaś tam w Lublinie fabryka butów, prawda, i tak dalej. No i spotkałem wtedy pełnomocnika Komitetu Wyzwolenia Narodowego, bo to była ta władza. Spotkałem go w Sandomierzu. To był kapitan Bełczewski. On był upełnomocniony. PKWN załatwiło mu Wilisa u Rosjan, prawda, z kierowcą. I on jeździł po tym przyczółku sandomierskim, z którego w styczniu następnego roku ruszyła ta słynna ofensywa, prawda? No i spotkałem się z nim. I nawiasem mówiąc, wziąłem ze sobą trzech kolegów ze szkolnej ławy. I wszyscy trzej szliśmy na wschód po to, żeby znaleźć jakieś miejsce pracy i jakiś zarobek. On natychmiast rozwiał. Mówi, nie ma niczego takiego. Nie ma. Po prostu tutaj też głodują ludzie tak jak wy. No ale później każdego z nas oddzielnie wołał do siebie. I każdego z nas, że tak powiem, spowiadał, co ma za sobą. Ja jeden byłem po partyzance. On powiada, słuchaj, ja jeżdżę sam tym Wilisem. Ja jestem gotów cię wziąć, dostaniesz umundurowanie, dostaniesz pepeszkę, granaty, bo mówi, no to różne rzeczy się dzieją. Będziesz jeździł ze mną, czyli jako moja ochrona. Ja mówię, a co z moimi kolegami? A no z twoimi kolegami, no to jest tak. Niech wracają do domu. Ja mówię, panie kapitanie, domów nie ma.
spaliły się czworaki. No to, ja nie wiem, co mają. A, powiem wam tylko tyle, że jutro w Sandomierzu pracować zaczyna po prostu komisja lekarska, która kwalifikuje do wojska ochotników. Idźcie do wojska. Ja przyszedłem do tych swoich kolegów, mówię im, a oni mi chórem odpowiadają. Toś ty nas tutaj wyprowadził, a teraz nie chcesz wracać, tylko mówisz, że możemy iść do wojska. Ja mówię, tak mi powiedziałem. No to my tobie z kolei mówimy. Albo pójdziesz razem z nami, wrócisz do Połamańca, albo po prostu wszyscy idziemy do wojska. No i nazajutrz stanęliśmy na komisję. Wysoka komisja lekarska doszła do wniosku, że jako kanonen futer jesteśmy zdolni. Bo jakie takie głowy mamy, jakieś ręce, jakieś nogi. No i wstąpiliśmy do wojska. A który to był rok? To był rok 1944, jesień. Idąc do tego wojska, byliśmy przygotowani, tak na marach komisji powiedziano, że jak tylko dotrzecie do Lublina, to już tam będziecie umundurowani, przyjęci normalnie do wojska, etc., etc. Z Sandomierza do Sandomierza wtedy pociąg nie dochodził, dochodził do Rozwadowa, więc po tej komisji w nocy Bełczewski utworzył z nas kolumnę marszową i przeszliśmy przez Rozwadów, bo tam już dochodził pociąg. Siedliśmy do Węglarek i dojechaliśmy nad ranem do Lublina. Byliśmy najprzód w takim punkcie rozdzielczym. Tam byliśmy przekonani, że dadzą jeść, że zaczną mundurować. Okazuje się nic z tych rzeczy, bo na was nie ma atestatów. Ja pierwszy raz usłyszałem to gromkie słowo atestat. Nie wiedziałem, co to znaczy. Tak? Proszę powiedzieć, my też... W każdym bądź razie to było coś bardzo ważnego, a myśmy tego nie mieli. Tam wprawdzie byli żołnierze, którzy byli umundurowani i była kuchnia polowa, więc... Ale my nie dostajemy tego jedzenia. Więc raz czy dwa razy udało się pożyczyć od kogoś kaciołok, prawda? Stanąć w tym szeregu, jeżeli to przed kimś się stało, który po prostu no, był człowiekiem, to czasem udało się trochę tej zupy dostać. Ale jeśli nie, no to łapał człowieka, wyrzucał w cholery z szeregu i już. Tam takim oficerem od spraw żywnościowych był taki starszy pan w stopniu chorążego. Poszedłem do niego i mówię, panie chorąży, no do cholery. No, co to jest ten atestat i kiedy to będzie? Nie wiem, synu, nie umiem ci powiedzieć. Ale słuchaj, ja dostaję na dzień taką cegiełkę chleba. Taką cegiełkę naprawdę. To ode mnie dostaniecie taką cegiełkę. To na cztery macie się podzielić. I dawał nam codziennie ten swój chleb, prawda? Nie wiem, co się z nim później stało. No i stamtąd zabrano nas po kilku dniach na Majdanek do Lublina. Zobaczyliśmy tę fabrykę śmierci, bo Oświęcimiu drugi co do wielkości, co do ilości ofiar.
to tam widzieliśmy po prostu. Kąpaliśmy się tam w tej sali, gdzie się więźniowie kąpali. Po prostu patrzyliśmy do góry, gdzie stamtąd leciały te... Tak. To znaczy, to było takie jak gryz, prawda? I to przy zetknięciu z powietrzem wytwarzało od razu gaz. No oczywiście tam były te puszki z tym, ale w stosunku do nas nie używano tego. No więc po prostu, ale tam znowu nie ma atestatu. No dobrze, jak długo można wytrzymać? Głodujemy dosłownie. Śpimy na podłodze jest słoma. Jak się zostawało służbowym, siedziało się po prostu w tej sali, w której spaliśmy w ubraniu, tak jak przyszliśmy, to wtedy, nie wiem czy uwierzycie w to, słychać było takie pykanie tej ziarnek słomy, jak wszy po tym chodziły. Przyszedł czas, kiedy tę słomę musieliśmy wynieść, spalić, że będzie lepiej. Okazuje się, słomę spaliliśmy, ale wszy pozostały. Wszy pozostały. No i ja pamiętam wtedy, na tym polu przy Majdanku, niedaleko od naszego baraku, był taki folwarczek, nazywał się Felino. I tam po prostu stały armaty przeciwlotnicze radzieckie i na dachach CKM-y, bo odganiało to Niemców. I pamiętam, to jest nawet w opracowaniach historiografów, że kiedyś nad tym Felinem pojawił się inny samolot. Okazuje się, to była amerykańska superforteca, która przelatując nad frontem została uszkodzona i po prostu znaleźli to Felino i postanowili po prostu tam usiąść. I skutek był taki, że zostali ostrzelani z kolei przez Rosjan. Siedli, ale samolot był pokiereszowany cholernie. Była to po prostu jakaś taka brzydka plama. Widziałem ją, tak. No cóż, było jak było. I tam, na tych prochach, jakie wyciągano z krematoriów, sypano na te pola i tam rosła kapusta, potężne te głowy. Więc żarliśmy na surowo tę kapustę. Kiedy zaczęło jej brakować, żarliśmy te głąby kapuściane. Tak to a było. Czym jest ten atestat, czym jest? Proszę? Nie wiem, czym ten atestat był. No, to był taki dokument, który nas wliczał do stanu osobowego, prawda, i już. Pod koniec grudnia zostałem wezwany do dowództwa tego obozu Majdanek, no i rozmowa indywidualna. Ile chodziliście do szkoły? Do 7 klas. Czyli macie pełną siedmoklasówkę, tak. To będziecie oficerem. Wtedy było to hasło, nie ma to, ale chęć szczera i tak dalej. Poniosło mnie. Pamiętam, taki major przewodniczył tej komisji. Ja mówię, panie majorze, ja jestem ochotnikiem do wojska.
Ja nie po to tu przyszedłem, żeby ze mnie kpiano. Ja wiem, co musi wiedzieć oficer. Ja się nie widzę tam. Będziecie. Potraficie. No i po prostu w taki to sposób nazajutrz z podobnymi jak ja wyprowadzili nas z tego naszego baraku 29 na przedpolu, prawda? I zaprowadzili nas do podobnych baraków w Lublinie, które były przy szosie Chełmskiej, prawda? I tam była ta oficerska szkoła. Kończył pan z wyróżnieniem, o tym też proszę. Został pan wyróżniony na koniec. No tak. Szkoły. No i proszę sobie wyobrazić, tam zaczęło się od tego, że dano nam jeść, prawda? Coś tam było, nie pamiętam już. Prawdopodobnie kasza, bo pamiętam, że później często kaszę w pęcach jedliśmy, podśpiewując sobie rano kasza, wieczór kasza, zajebana do ladasza. No i zaraz zabrano od nas wszystkie nasze łachy. Ja miałem akurat rosyjski pindżak. Wiecie, co to jest pindżak? To taka kufajka rosyjska, taka 3/4, prawda? I to kupiłem za bimber w Połamańcu. Takie dwie. Jedno zostawiłem dla ojca i brata, a w drugiej poszedłem do armii. Po prostu udało mi się mój pindżak schować. I jak się szło na wartę, jak się taki pindżak wzięło pod płaszcz wojskowy, ona była lekutka i niesłychanie ciepła, to pindżaka wszyscy w kompanii pilnowali, bo ja użyczałem tego pindżaka. No ale dowódca kompanii natknął oddać do magazynu. Jak będziecie odchodzić, to odbierzecie. Odchodziłem, nie odebrałem, bo nie było czego. Magazynieri załatwili takie rzeczy. No i po prostu zaczynam być tym słuchaczem. Bo cały czas nie wierzę, że ja jestem w szkole. O, gdzie? Ja miałem wielki szacunek do stopnia wojskowego i tak dalej. Ja wiedziałem, że nasz chlebodawca, książę Maciej Radziwiłł, był podporucznikiem rezerwy. Był w 1939 roku zmobilizowany. A ponieważ to był w dodatku nasz pan, nasz chlebodawca, więc gdzie ja mu kiedy dorównam? To się niewyobrażalne to było dla pana. No, ja byłem cały czas przygotowywany, że będę woził drzewo z lasu do kuchni, bo czymś trzeba było palić i tak dalej. I no, ganiali na zajęciach, to taktyka, to regulaminy, to tamto, to owo. Cały czas coś się działo. Ale ważne, że już dostawało się jedzenie. Jak to wyglądało? A więc zaczynało się od wieczora. Wieczorem szef kompanii wyznaczał, prawda, kto pójdzie z pałatką do magazynu po prowiant. No więc ja zawsze starałem się tam iść, prawda? Bo między innymi okazało się, że tym magazynierem był później mój szwagier, nie ten, o którym mówię, tylko szwagier, który później pracował w Jeleniogórskich Zakładach Papierniczych, prawda? Był przodownikiem pracy, mechanik, tak? Dużo umiał, dużo i jakoś dogadaliśmy się i on zawsze mówił: ja ci zawsze coś podrzucę do tej pałatki. Zgłaszaj się na chłopotnika. Zgłaszałem się.
i temu Jankowi wiele zawdzięczam. Też Janek. Staś, mąż mojej młodszej ode mnie siostry, bo miałem jeszcze 3 siostry młodsze. Pomagał mi. A proszę powiedzieć, jakbyśmy teraz przeszli już do okresu ofensywy Armii Radzieckiej, no i Polskiej też wszystkiego, tak, Armii Radzieckiej już w 1945 roku, jak już armia wkroczyła na tereny już na przedwojenne niemieckie. Jakby pan mógł powiedzieć między innymi o operacji Łużyckiej, w której pan brał udział i też o dobrze, powiem. No więc mówię, po tym wszystkim egzamin końcowy. Dziwna rzecz, pytali, ja odpowiadałem, wykonywałem na przykład prowadząc musztry, tak? Głos miałem donośny, wyraźny, no zapowiadałem się dobrze. I okazuje się, że zdałem egzamin. Prawda. Bardzo dobrze strzelałem. W ogóle miałem świetne wyniki, jeśli idzie o strzelanie z każdej broni. No i następnie, po egzaminie każdy z nas dostał rozkaz wyjazdu, więc z reguły pierwsza lub druga armia. Na rozkazie wyjazdu było, gdzie ta moja druga armia ma być. I wychodziliśmy w szyku zwartym z tych baraków, prawda? Przedtem oczywiście chciałem pindżak odebrać. Nie było. Przepadł pindżak. Zresztą nie było mi go żal. I nawiasem mówiąc, idąc, śpiewaliśmy się z jedną z piosenek, której między innymi są słowa z wojny tej, z wojny złej nie powróci wielu z nas. Rzeczywiście tak było. Zrozumiałem, że idę do... I po prostu. A wtedy już ruszył front, prawda? Do tego rozkazu wyjazdy każdy z nas dostał talończyki. To były takie świstki papieru w języku rosyjskim, że jak się szło po puti, po drodze i spotykało się tak zwany dom oficersko-wołandocha i człowiek zjawił się tam w tym domu i pokazał rozkaz wyjazdu, to zmieniano mu bieliznę, dawano kąpiel, prawda? Strzyżono golony, no jeśli trzeba było, prawda? No i za to płaciło się tymi talończykami. Ale to trzeba być tam, gdzie takie domy oficersko-wołandocha są. Z jednym z tych moich kolegów, który też był w tej szkole, niestety nie powiódł mu się egzamin, ale dostał stopień plutonowego. Byliśmy z tej samej wsi, więc siedliśmy w Lublinie do wagonów, do pociągu, który szedł z szynami, prawda, w kierunku na zachód. Siedliśmy na tej lorze i dojechaliśmy do Kielc. Z Kielc tylko 77 kilometrów do naszej wsi. A w rozkazie wyjazdu było tyle dni, że można było się urwać, bo nie, ani on, ani ja nie mieliśmy żadnego listu z domu. Więc czy żyją w ogóle? Ja mówię, Gienek, zrywamy się? On mówi, no dobrze. No i poszliśmy. To było tylko 77 kilometrów. Pamiętam, domów oficersko-wołandocha nie było, więc wybraliśmy się z tego dworca na piechotę. Idziemy w kierunku Buzka-Zdroju, najprzód miasteczko Chmielnik.
a my już czujemy, że dosłownie żołądki gdzieś do kręgosłupa się przylepiają z głodu. Więc mówię, Gienek, noż cholera tutaj, musimy poszukać jakiejś władzy i poprosić o to, żeby dali co zjeść. No i ludzie po prostu wtedy uciekali, bo obowiązywała Polizeistunde, to znaczy już po polsku. I kogoś tam złapałem. Ja pytam, jest tu jakaś władza polska? Byliśmy dobrze ubrani. Mieliśmy nowe mundury, nowe buty, nowe nakrycia głowy tego orzełka kościuszkowskiego, prawda? I spotkaliśmy, a panowie to co, z lasu czy jak? Nie, my z wojska, Polacy. I te wasze orły to jakieś takie kurowate. No, jest tu milicja, bo nikogo innego to nie spotkacie. Poszliśmy. Rozmawiam z tym komendantem. To był pierwszy z brzegu chłopak, najczęściej z partyzantki jakiejś, którego mianowano, powiedzmy. Ja mówię, komendancie, jesteśmy głodni, strasznie głodni. No, obywatelu poruszniku, no, my też niewiele mamy, ale mamy dosyć dużo chleba, masła i kawę, herbatę wam zrobimy. No i zjedliśmy to, wypiliśmy, uścisnęliśmy go za to. No i ciąg dalszy. I nad ranem byliśmy w swojej słupi. Boże, tyfus szaleje, prawda? Mój szwagier Jonek, chory, majaczy w gorączce. Mój ojciec ciężko chory, nie ma pomocy, nie ma lekarzy, nic w ogóle. Pojechałem do Solca Zdroju, wybłagałem jakąś tam furmankę, przywiozłem lekarza do tych chorych. I nazajutrz to akurat była Wielka Niedziela. Zabieramy się z powrotem. Idziemy. Dochodzimy do Chmielnika. Z prawej strony tej szosy kieleckiej, tam był wtedy wapiennik. Idziemy niedaleko do tego wapiennika. Za nami idą ludzie po kościele, po nabożeństwie wielkanocnym. Za nami dwie dziewczyny. Chichoczą. Ja mówię, Gienek, zatrzymajmy się. Zatrzymaliśmy się. No, jak się dowiedzieli, że jesteśmy z tego nowego wojska, oblizaliśmy się, tak. Panowie, nasz ojciec jest właścicielem tego wapiennika. Prosimy na obiad. Pamiętam, dostaliśmy dobry obiad. Kopę ziemniaków, jakiegoś sosu, trochę mięsa. Pojedliśmy, ruszyliśmy dalej, ale pytamy, gdzie najbliżej do pociągu. No więc powiedzieli nam, jak wytłumaczyć, i poszliśmy po prostu do Łodzi, dojechaliśmy razem. W Łodzi nasze drogi rozstawały się. Jego na północny zachód, moje na południowy, prawda? Bo ja miałem MP drugiej armii, miał być Kalisz. Nawiasem mówiąc, ale w komendach, w tych domach oficersko-woaddachu można się było dowiedzieć, gdzie aktualnie jest
No i dowiedziałem się, że w Kaliszy już nie ma drugiej armii, że już poszła na zachód. No i po prostu, a jeszcze wtedy mieliśmy jedno prawo. Mianowicie, na punktach kontrolnych były regulirowczyce, takie marusie, prawda, które machały takimi chorągiewkami i przed każdym takim KP, to się kontrolny punkt nazywało, była taka masza, głasza, czy inna papasza, prawda? I jak jej człowiek powiedział, że takie naprawlenie mienia nóżne, to ona zatrzymywała samochód, a przed każdym takim kontrolnym punktem był napis sygnał regulirowczyka prykaz i podpis Stalin. I ona nie patrzyła, jeżeli po prostu taki generał nawet się nie zatrzymał, to po prostu miał podziurawione opony, tak? I trzeba się było cholernie tłumaczyć. No więc z takimi głaszami rozmawialiśmy. Były uczynne dziewczyny. Tak. Wysojuzniki. Tak. No i w taki to sposób dotarłem na Dnysę Łużycką, gdzie już nad rzeką stały niektóre nasze jednostki. I niedaleko stamtąd był sztab armii, a nieco dalej sztab dywizji. Więc zameldowałem się najprzód w sztabie armii, tak? I wtedy skierowali mnie stamtąd do 10. dywizji, do 13. samodzielnego dywizjonu artylerii przeciwpancernej. Przyszedłem do sztabu 10. dywizji, a tam wtedy szefem kadr był, a tego człowieka powinniście znać, Heniu Żuchowski. Kojarzę nazwisko, ale nie. Inspektor szkolny, mój zastępca, prawda? No i ten mnie skierował po prostu do 13. samodzielnego dywizjonu artylerii przeciwpancernej. Przyszedłem. Miejsce, pierwsza batareja, tak się to nazywało. Przychodzę tam, dowódcą baterii był wtedy kapitan Michał Blinow. Taki schłopiały Rusek, który przywitał mnie. Słuchaj, zastępiec, u nas. My oficera, panie Majerz, my kulturny naród. U nas na kwartierze должно być wsio. Nasze sało, nasze miasto, konserwy, chlebca mnoga, nasze baby. Jakiś to inny ten język niż ja oczekiwałem. Dowiedziałem się tylko, że Blinow ma ordynansa. Tak. Ordynans wciąż się stara, żeby był spierd. Prawda? Wszystko, co alkoholem pachniało, Blinowowi wystarczyło. Widać było, że po prostu twarz ma opoja, tak? I nos widać wyraźnie. Pierwsza noc jestem w baterii. Rano wpada do mnie, a kwatera moja była pierwszy z brzegu dom wolny. Wpada mój zwierzchnik i mówi, znajesz to, słuchiłeś nocze. Nie, nie znają. Kalieszko ukrali. Co? Koło ukradli od armaty.
wybiegłem szybko, patrzę, stoi jedna z tych naszych armat, prawda, przechylona, przekrzywiona, bez koła. No, kurwa mać, no jak się to stało? No co, a co z Warto? Ha. Warta to oddzielna sprawa. Mianowicie, więc tak, szef, bo on wyznaczał, szef baterii, starszy sierżant, że ty będziesz do północy, a później to pójdziesz do tej stodoły, gdzie będzie twój następca, jego zbudzisz, tak? On cię zmieni, a ty pójdziesz spać tam do tej stodoły. Zrozumiał? No zrozumiał. Zegarków nie mieli. Jak to się stało? W każdym bądź razie kalieso ukrali. Tak. No i żeby skończyć z tym kalieso. No, ja postanowiłem wziąć się po prostu w kupę. Najpierw zrugałem, jak Bóg przykazał szefa baterii. Ja mówię, szef, każdego wieczora muszą być wyznaczeni dokładnie, którzy ludzie, jak długo stają, kto ich zmienia i tak dalej. Ja mówię, a on kochał w to, żeby się stroić w różne rzeczy. Nosił torbę polową, nosił pistolet, nosił lornetkę. I diabli nie wiedzą jeszcze, co lubił te rzeczy. Ja mówię, bo szef się wystroił jak diabeł na roraty. Ja nie chcę tego widzieć. Tak. No i okazuje się, przełamałam te. No ale działonowy. Działonowym był taki Kostek Gil. Ja mówię, Gil, jakie masz propozycje? Panie poruczniku, Studra będzie można wziąć. To był Studebaker, amerykańskie samochody, które armaty ciągał. Ja mówię, można. No, wybierzemy się gdzieś. Będzie. Na pewno. I po prostu poszukali park artyleryjski radziecki i w ramach przyjaźni i sojusznictwa po prostu próbowali odkręcić to koło. Nie wyszło. Podgrzewali go tam na gorąco. Nie wyszło. Wyobraźcie sobie, wprawdzie u radzieckich ZIS-ów, ciężarówek, samochodów, drewniane karoserie, więc tamte koła ilością wejść śrubowych odpowiadały taką ilością jak przy tej armacie. Ale problem w tym, że tamte były dęte, a te artyleryjskie, one były masywnymi, prawda? Bo jeżeli powiedzmy taka armata dostała powiedzmy nawet jakimś odłamkiem, to koło siadło, prawda? A jeżeli to było koło masywne, to tylko wyrwały kawałek gumy i armata w dalszym ciągu była jak należy. No i po prostu, więc przywlekli tę armatę, próbują ją, że tak powiem, oswobodzić od jednego koła. Nie wyszło. Też próbowali na wszystkie możliwe sposoby. Nie wyszło. I wtedy, żeby było jak najgorzej, rozkaz już zająć stanowiska bojowe. No więc zostawiliśmy w cholery tę armatę sojuszniczą. To znaczy, te sojuszniczo zaprzęgliśmy do Studebakera i pojechaliśmy. I żeby już skończyć po prostu te rzeczy, to już skończyła się wojna. Jesteśmy już w Jeleniej Górze. Już te koszary z lwami i następnie z kolei bliżej miasta, z prawej strony, tam stał mój dywizjon w tych koszarach. I raptem któregoś dnia
wcześnie rano zjawiają się sztabowe samochody i przyjeżdżają po prostu specy artyleryjskie z odpowiednim wyposażeniem, będą klasyfikować wszystkie działa i mają spis wszystkich dział w Wojsku Polskim, począwszy od 45 działek piechoty poprzez haubice, prawda, 122 mm. Ja czuję, że po prostu będzie draka. W pewnym momencie doszli do tego, no i coś tam patrzą, jakaś tam księga, jakiś tam rejestr. Dowódca baterii do mnie. Przychodzę, melduję się na rozkaz obywatelu generale, generał Czarniawski. Powiedzcie, poruczniku, czy kiedy te działa przyszły do was, to wyście byli dowódcą? Ja mówię, nie, nie byłem. Był radziecki oficer. No coś tutaj to jest. A powiedzcie, poruczniku, czy dowódca działa? Jest ten sam cały czas? Ja mówię, cały czas. Czy mam wezwać? I wołam, kapral Gil do mnie. Kostek podchodzi. Ja myślę sobie, no, żeby on nie sypnął. Prawda? Panie poruczniku, melduje się na rozkaz. Ja mówię, pan generał pyta, czy byliście kapralu wtedy, kiedy odbieraliście do działu. Tak jest, obywatelu poruczniku, tak jest, obywatelu generale. Tak wy powiedzcie, skąd wyście to wzięli, to działo? A Kosek wtedy powiada, melduje posłusznie, panie generale, że dostarybiliśmy go od bohaterskiej armii radzieckiej, żeby mieć wspólnego wroga, faszysta niemieckiego. Ten mówi, no wy umiecie mówić, a nie zmieniało się tam coś. Panie generale, ja bym zaboldował. Ja nie potrafię kłamać. Później, kiedy generał już po prostu wybył, jak to milicjanci pisali, w NN kierunku, to ja mówię, Kosek, dziękuję ci. Kostek leży w Maciejowej na cmentarzu. No i w końcu, jak właśnie trafili panowie, do, cały oddział do, no, na front? Proszę o tym opowiedzieć. Jak to się zaczęło? To... No po prostu, no, natychmiast zajęliśmy stanowiska i zaliśmy się po prostu przygotowywać się do walk. Zajęliśmy stanowisko w zakolu rzeki Nysy, koło miejscowości Sanice. Dalej, z tej samej strony, była już 7. dywizja, zajmowali wieś Sobolice, prawda? No i ja, to było chyba, no, 16 zaczęliśmy już walki, ale któregoś dnia, wcześnie rano, ja już miałem działa ustawiny nad Nysą, bo tam akurat moja bateria stanęła, bo według tego, co nam zwiadowcy donieśli, tam Nysa była stosunkowo niegłęboka, z twardym dnem, i tam można było spodziewać się kontrataku czołgów niemieckich. No więc po prostu już poprzedniego dnia znalazłem to miejsce. Działa już były okopane, a ja szedłem do góry, żeby znaleźć dla siebie dobre miejsce, żebym miał w polu widzenia te stanowiska. Między innymi miałem lornetę nożycową. Nie wiem, czy panowie wiecie, co takiego jest. Nożycowa to składana? No po prostu taka, że się wystawia do góry. Ona ma po prostu dwie jakby lornetki.
prawda? I patrzy się to w ten wizjer i wtedy widzi się po prostu nie będąc narażonym na ogień. Tak. No i poszedłem ja do góry, znalazłem dla siebie odpowiednie miejsce. Postanowiłem wrócić do baterii. Raptem rowem łącznikowy z dołu do góry idzie żołnierz i niesie ciężką szpulę na plecach. A więc idzie drucik, prawda? Łącznościowiec. On idzie do góry, ja idę do dołu tym samym rowem. Rów był dosyć głęboki, żeby głowa, że tak powiem, nie była widoczna przez nieprzyjaciela, ale dostatecznie wąski. I teraz, jeżeli się mamy minąć, to któryś z nas musi stanąć brzuchem do ściany rowu, żeby ten idący przeszedł. No ponieważ ten idący do góry zauważył moje skromniutkie gwiazdki oficerskie. Więc po prostu stanął i ja będę szorował po jego brzuchem. Ja patrzę, a to jest tarzan z grupy Wichra. Z mojej grupy. I w momencie, kiedy brzuchami się, że tak powiem, obcieramy, ja patrzę na niego, on miał charakterystyczny zarost. Poznałem go i mówię, pytam o jego pseudonim. Ja mówię Tarzan, a on powiada, ty przepraszam, panie poruczniku, pan mnie zna? Ja mówię, znam. A skąd mnie pan zna? Ja mówię, z grupy Wichra. Ja mówię, pamiętam, jak Zagajowie zostaliśmy zaatakowani przez Niemców. Zginął tam między innymi Jaskółka, nasz zwiadowca, prawda? Dostał serio w głowę, tak że mu po prostu zdmuchnęło w ogóle górną część czaszki. A ty stałeś niedaleko mnie i dostałeś w obydwie nogi. A panie poruczniku, no tak, to było. A powiedz mi ty, a ty jak się wtedy nazywałeś? Ja mówię, no wreszcie, tyś się nazywał Tarzan, a ja nazywałem się Śmiały. A dlaczego? Tak, był taki, ale to był taki szczupły, nędzny chłopak, ale śmignął do góry. Te gwiazdki cię podniosły, czy jak? No, tylko ja muszę ciągnąć te moje druty. Powiedz mi, jeżeli się spotkamy jeszcze kiedyś, a chciałbym, żebyśmy dożyli, i ty, i ja, żebyśmy dożyli końca tej zabawy, to jak ja się mam zwracać do ciebie? Bo ja myślę, że tak, jeżeli ktoś będzie, zwłaszcza z szarż, no to ja będę do ciebie obywatelu poruczniku, a wolno mi mówić do ciebie Śmiały? Ja mówię, słuchaj, proszę, powiedz to. Tak, dobrze. Dziękuję ci, Śmiał. Oblizaliśmy się. Więcej niestety nie spotkałem go już. Może leży. Jak jestem na cmentarzu, a rok rocznie jestem, to chodzę między grobami, że może gdzieś znajdę Tarzana. W jednych wspomnieniach powiedział pan o tym, że był pan kiedyś świadkiem, jak młodego chłopaka na polu postrzelili w krtań. Tak. To, kiedy to było? Bo tutaj w tych wspomnieniach tam była opisana sytuacja, ale nie było... Już w czasie walk to było
Już nie pamiętam, jak się ta wieś nazywała. O, i on dostał to w krtań. Rozerwało mu po prostu cał. I paschudna była ta rana. I proszę sobie wyobrazić, że ta krew, która dochodziła w tym miejscu, prawdopodobnie dlatego, że to było gorące, to po prostu nastąpiło jakieś zablokowane krwią, tak? I ta krew tutaj zbierała się w taki wór, prawda? A to było nad rzeką Nysą? Proszę? Nad Nysą? Już za Nysą, tak. To już... czy walki były ciężkie? Pan powiedzieć, że tych starczach już z Niemcami tam już znane są użytkiem podczas tych operacji. Więc proszę panów, te walki były strasznie ciężkie, bo jak wyglądały te dnie, po prostu ostatnie dni wojny. Więc jeszcze Hitler żył. I wtedy, to chyba słyszeliście, że zasady Blitzkriegu, czyli wynalazku niemieckiego, brzmiały w ten sposób w praktyce, że jeżeli się po prostu zepchnęło wroga z jednego miejsca, to trzeba mu siadać było na grzbiet, przede wszystkim środkami szybkiego ruchu, czyli bronią pancerną, i po prostu nie pozwolić, żeby przypadł do ziemi, bo jak się okopie, będzie niedobrze, będzie znowu krwawo. I dowódca armii, generał Świerczewski, rozmawiałem z nim osobiście kiedyś, więc on właśnie, nie wiem, czy nie zrozumiał tego do końca, w każdym bądź razie on miał przydzielone poza swoimi środkami. To on miał jeszcze przydzielony na czas tej operacji cały korpus pancerny. To były dziesiątki czołgów. Miał również przydzielony specjalny pułk czołgów najcięższych, czyli JS-ów. Józef Stalin. To były naprawdę czołgi, na których no, trzeba było szczególnych dział, żeby je zniszczyć. I on po prostu, jak tylko ruszyliśmy z nad Nysą, to znaczy zdobyliśmy pierwsze miasteczko na drugiej stronie Nysy, Rotenburg, to wtedy druga armia była uformowana w ten sposób, że najprzód z lewej strony stała 10. Dywizja, nazwana później Sudecką. Moja, prawda? Następnie myśmy mieli ponad 20 kilometrów tej linii frontu, prawda? Nasze zadanie na 16 kwietnia brzmiało: wiązać siły nieprzyjacielskie ogniem, manewrem, prawda? I w przypadku, jeśli ewentualnie to mogło być powodzeniem, forsować rzekę, prawda? Natomiast za nami w kierunku południowym była 7. Dywizja generała Prusa Więckowskiego. To była 7. Dywizja. Następnie na głównym kierunku uderzenia, a 7. Dywizja miała około 7 kilometrów i miała wsparcie kilku czołgów. Myśmy nie mieli ani jednego, prawda? Na głównym kierunku, czyli tuż za Nysą, to miasteczko Rotenburg, miały zdobywać dwie dywizje. 8. i 9. Została nam jeszcze 5. 5. była
z tyłu jako rezerwa dowódcy armii. I tak to wyglądało to uszeregowanie. Nasz dowódca dywizji, którym wtedy był pułkownik Czartoryski, polskie nazwisko, ale nie polska narodowość. To był taki schłopiały ruski, prawda? Jemu śniło się, żebyśmy poszli do ataku, tak jak inni, no bo ostatecznie koniec wojny był bardzo blisko i można było zostać generałem w przypadku pomyślnym, tak? I zaryzykował. Myśmy poszli do natarcia, tak jak wszyscy inni. Myśmy nie mieli żadnej szansy na to, żeby wykonać takie zadanie. Dlatego po prostu ginęło. I od razu, w pierwszym dniu walk, to w 29 pułku zginęło dwóch moich rówieśników, Krawczyński i Malinowski. Są ulice we Dwórku. Tak. Zginęli chłopcy. Trzeba było po prostu świecić przykładem i iść. W 29 pułku zginął obok innych, bo tutaj ja wymieniam tych tylko, których nazwiska tu są, albo jakoś biły mi się bardziej w pamięć. W 29 pułku zginął między innymi dowódca drugiego batalionu tego 29 pułku. Tak, Rosjanin, kapitan, bardzo prawy człowiek, tak, no i wielu innych tych żołnierzy. Między innymi w 27 pułku piechoty do rozpoczęcia tej całej zabawy w tym pułku wyznaczony został dowódca drugiego batalionu 27 pułku piechoty Staszek Betlej, polski oficer z 1939 roku, prawda? Ranny został. Wycofał batalion, bo batalion byłby popadł w okrążenie. Niemcy byliby go wykończyli tam. Wycofali się. Wiele lat po zakończeniu działań wojennych byłem zaproszony do miejscowości Przewóz, po niemiecku on się nazywał Pettak Privus. Tam nadawano imię szkole i dostała to imię Betleja. Miałem zaszczyt odsłonić po prostu tę tablicę. Gdzieś 4 lata temu moi młodzi, a wam znani opiekunowie, któreś niedzieli widzieli mnie tam na miejsce powieść. Między innymi patrzyli na tę tablicę, którą odsłaniałem. Tak. Chciał pan kiedyś zobaczyć ten front jeszcze raz, ponad tę rzekę pojechać, obejrzeć te miejsca? Czy byłem. To jest za dużo emocji? Właśnie byłem z nimi, z Jurkiem i Jadzią. Ale całą trasę, czy to tak tablicę, tak? Nie. Całą te ponad 20 kilometrów przejechali. A całą. A proszę powiedzieć, a gdzie pan doszedł najdalej z frontem? Gdzie już się tak skończyła wojna? W którym miejscu, w której części Niemiec? No więc później z kolei przeszliśmy straszną gehennę, bo jak czołgi znalazły się na przedpolu Drezna, bo myśmy mieli zadanie bliższe zdobyć Drezno i czołgi nasze tam dotarły, a następnie mieliśmy nacierać w dalszym ciągu na zachód, prawo na zapad, na kierunek Lipska, prawda? No ale zwiad nasz nie ustalił, że nam grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, że na terenie Czech północnych,
prawda? Był jeden z najbliższych Hitlerowi feldmarszałku, Scherner, prawda? I Hitler, zdając sobie sprawę z tego, że lada chwilę Berlin padnie, bo już na wzgórzach Zelowskich była ciężka artyleria radziecka i prała w miasto, prawda? Dał rozkaz Schernerowi, żeby natychmiast szedł na odsiecz Berlinowi. I Scherner poszedł. I wklinił się pomiędzy piechotę i broń pancerną koło miejscowości Kukału, taka miejscowość. I koło niej jest taka dolina, Niemcy nazywają ją Doliną Śmierci. I tam między innymi Serbowie Łużyccy wystawili tam obelisk, koło którego przyklęknął, kiedy jeszcze był kardynałem nasz. Tak. I modlił się. Tam wielu chłopaków poległo. Tam doszło do walk wręcz. Nie wiem, czy uwierzycie, że walczono po prostu pięściami, zębami, łopatkami, kolbami i wszystkim, czym można było. Bardzo dużo zginęło tam, tak, w tej totalnej. No i wtedy po prostu zatrzymaliśmy Schernera. Nie doszedł na odsiecz Hitlerowi, ale wtedy zaczęło się coś innego, mianowicie wybuchło powstanie w Pradze. Na ile oni wzorowali się, chyba w ogóle nie na Polakie, ale może to jakoś byli zainicjonowani tym. I po prostu. No ale to powstanie bardzo szybko siadło, ale w naszych radiostacjach cały czas słychać było: ratujcie z lotą Pragę, tak? No i poszliśmy i doszliśmy niedaleko Melnika dokładnie. To jest jakieś 440 kilometrów od Pragi. W międzyczasie powstanie upadło. Bo ani miał kto, ani chciał kto bić się. Nie wszyscy są tacy jak my. I wtedy po prostu otrzymaliśmy rozkaz. Naprzód dywizja sudecka. Do kraju marsz. Już padła bestia niemiecka od naszych zwycięskich szarż. Nie tylko od naszych i od innych. Tak. 16 maja zatrzymaliśmy się w wiosce Wieża. Wtedy nazywała się Wisał. I tam właśnie zatrzymaliśmy się. Pamiętam, że zwrócił się do mnie wtedy jakiś piechur, który się zgubił i obiecał mi coś, na co polowałem. Mianowicie on miał Maschinengewehr. Więc to był niemiecki szybkostrzelny automat, prawda? Po prostu
jego pociski były 3/4 mauserowskich pocisków. On był bardzo skuteczny. Tak, nie zacinał się w ogóle. I oczywiście dostałem od niego ten karabin, prawda? Później długo mi służył na polowaniach, ale to już jest inna sprawa. No i w następnym dniu przeszliśmy przez Gryfów Śląski, przez Lwówek, tak? Lwówek nazywał się wtedy Grafenberg. Myśmy nie wiedzieli jeszcze, że to będzie nasz powiat. To znaczy, myśmy w ogóle liczyli się z tym, bo nasi zwierzchnicy mówili, że tutaj będzie wasz dom. Ale w którym powiecie nie mówiono. I jeszcze nie nazywaliśmy się Sudecką Dywizją. Dali nam tę nazwę później. No i po prostu 16 przeszliśmy przez Lwówek. To były potężne te nasze Studebakiery i Dżemsy, prawda? Taki charakterystyczny wydech tych silników, silne wozy, przygotowane na to, że jeżeli się zakopał gdzieś, to on miał tę lebiotkę na przodzie i po prostu wystarczyło, że się złapało końcem tej lebiotki za coś tam trwałego i włączyło się silnik, to on się sam wyciągał, prawda? Amerykańskie wozy. I następnie z kolei przeszliśmy przez Lwówek Śląski, przez Złotoryję, następnie autostradą. Ale panowie szli pieszo cały czas? Proszę? Cały czas pieszo? Cały oddział? Nie, no spółko mówię o samochodach. Każdy miał samochód, ciągnął jedno działo i miał obsługę, prawda? Tak. A do obsługi to po prostu był działonowy, celowniczy, zamkowy, amunicyjny i tak dalej, prawda? Studebakiery miały po prostu specjalne ławki takie, tak? I omalże kiedyś, bo po tym wszystkim, to ja, ponieważ pracowałem, o czym wspominałem, w folwarku radziwiłłowskim, kiedy wojsku i mojemu dywizjonowi zmieniono zadania, bo nie było się już z kim bić, prawda? I było natomiast konieczność zbierać zboże. Ja dostałem dla tego mojego dywizjonu 3 folwarki. To była Lomnic, Łomnica obecna, Zeifendorf, czyli Radomierz w tej chwili, und Kamerswaldau, czyli Komarno. No. W Komarnie zresztą osiedlili się moi rodzice. Na tym samym cmentarzu leży kostek Gil, o którym wspominałem. Zresztą moja mama mi mówiła już po wojnie, że umówiła mnie, a rozmawiałam z Gilem. No i co? A on mówił, od pania widzisz, to jest Wilda. O, od pania. On nie bał się. O, on odważny był, powiada. A ja mówię, no mamy, mamo, nie masz pojęcia, jak ja sygnałem, jak ja chciałem żyć. I również panowie nie dostali nieśmiertelników, tak? Czyli to w tym 10. dywizji nie było nieśmiertelników, bo też czytałem pana takie wspomnienia, w tym nie było tych blaszek, na których były te nazwiska wybite. I panowie chowali listy, żeby później łatwiej było
zidentyfikować. No więc proszę panów, rzeczywiście byśmy nie mieli tych nieśmiertelników. To było tak, że zwłaszcza tę noc, która poprzedzała natarcie, to się było się po prostu powiernikiem lub proszącym. Ja komuś tam mówiłem z kolegów oficerów, chyba Stasiowi Lebiedziowi, tu znajduje się adres moich, w razie czego to zawiadą w ten sposób. I tak, kiedy poległ ktoś, to jeśli ten miał czas i możliwość, to tam pisał do tych rodziców, prawda? Normalnie pisały sztaby, jeżeli akurat to doszło i tak dalej. A jeśli nie, to po prostu bardzo często stawiało mu się, jakiś dół się kopało. Na przykład pamiętam, Stasiu Betlej był chowany, byłem na jego pogrzebie. Był chowany na Łużycach koło takiego drewnianego kościółka w deskach, które były zbite na takie koryto. I to były jakieś dechy po prostu jako elementy wozów chłopskich czy coś w tym rodzaju. I tak go położono, prawda? Tamże również pochowano chorążego Brauna, którego syn był kiedyś inspektorem szkolnym, daleko po mnie. Tak, więc Stasiu Braun też tam leżał. I teraz w czasie tych ostrych walk to te groby bardzo często znalazły się pod kołami wozów taborowych, samochodowych, gąsienic czołgowych czy coś w tym rodzaju. I chociaż później, zaraz po wojnie, były te grupy ekshumacyjne, które po prostu zbierały na podstawie takich danych, jakie mieli, że dajmy na to, no, koło takiej wsi po prostu, koło takiego sosnowego zagajniku poległ taki, co taki. To mu stawiano po prostu ten krzyżyk, często gęsto wieszano na tym jego czapkę, prawda? O, bo ja na przykład miałem hełm, ale dlatego, że go zdobyłem. Zresztą był ciężki bardzo. To nie był stworzyw taki, jak teraz mają, że lekkie, ale nie ma tego ciężaru. No i po prostu tak to wyglądało. I ja kiedyś spotkał mnie taki zaszczyt, że przemawiałem na cmentarzu. To była 60. rocznica zakończenia II wojny światowej. I mówiłem o tych, którzy tam leżą. I mówiłem o tych grobach. I o tych, że niektórych nie można odnaleźć. Śpią na zawsze. Do końca. Doprowadziłem do tego, że wtedy na tym 60-leciu, to były jeszcze czasu PRL-u, byli wszyscy kapelani, a tych, co byśmy nie powiedzieli, namnożyło się u nas. W każdej dywizji był kapelan, w korpusie pancernym był kapelan i tak dalej, i tak dalej. I na tej uroczystości byli wszyscy kapelani, prawda? I tak ich po prostu poruszyło to moje przemówienie. Bo dość mnie się smarkałem jak w tej chwili. O,
że ustawiali się w kolejności i całowałem się i z katolikami, całowałem się z rabinem naczelnym. Potem, prawda, i wszyscy mi gratulowali. Pamiętam wtedy, na tej uroczystości był ówczesny minister obrony narodowej Szmajdziński. To on był na trybunie, więc zeskoczył, nie poszedł na schodki, tylko zeskoczył, podszedł do mnie. Wyściskał mnie, wycałował i mówi: panie pułkowniku, będzie duża uroczystość ogólnopolska we Wrocławiu. Panie pułkowniku, proszę, żeby pan tam tak przemówił. Przemówiłem. Między innymi i mam dowód w książce Hena, mojego przyjaciela frontowego, jak z kolei ściskał mnie Kwaśniewski. I później Kwaśniewscy zaprosili na prywatną kolację Józefa Hena. I Kwaśniewski powiada: panie Hen, słyszałem, jak taki kombatant o panu mówił. Mówi, słuchałem go z zapartym oddechem, bo mówi, to było szczególne przemówienie. Tak. Później witałem się z kolei następnym jego też był na uroczystości, więc najprzód mówię o Komorowskim, że podsuwałem gminie Zgorzelec myśl, żeby zaprosili prezydenta. Zaprosili go. Mówię o Komorowskim. Nie przyjechał. Ale w następnym roku Komorowski przyjechał. Zbliżały się wybory. Więc oczywiście to było uzgodnione wraz z moim serdecznym przyjacielem, wspaniałym człowiekiem, o którym słyszeliście, pułkownikiem Jakubowskim. Byłem wyznaczony do tego, żeby go powitać przez podanie ręki. Zresztą zadał nam obydwu, każdemu w kolejności pytanie, gdzie walczyliśmy. Jak usłyszał, że ja dowodziłem baterią armat przeciwpancernych, że przed tym byłem w AK, bo pytał o tym, a co wcześniej. To mi powiedział, że jego ojciec dowodził kompanią w 8 dywizji, a wcześniej był w zgrupowaniu tym Wileńskim AK. Tak. No i po prostu tak. Ale to już tak na marginesie. No cóż. Proszę powiedzieć, taki temat żołnierzy wyklętych, który często wraca, czyli tych żołnierzy, którzy po wojnie z Niemcami rozpoczęli wojnę, jeśli tak można powiedzieć, z Rosjanami. Czy mógł pan skomentować, jak pan się odnosi do tych żołnierzy, którzy... Proszę pana, nie byłem razem z nimi i nie byłbym razem z nimi. Bo po prostu, pomijając, co nimi kierowało, prawda? Życiorysy niektórych z nich mogą być podobne do mojego. Ale po prostu ja szczególnie mam przed oczami tego Czuryłę, który został zastrzelony przez ludzi Czarnego Janka
w Dłużcu. Że proszę pana, zwykły rolnik był sekretarzem Komitetu Powiatowego ZSL-u. Miał gospodarstwo w Dłużcu. Gdzieś tam po wykonaniu jakiejś pracy, prawda, znałem go. Przyszedł do domu i się akurat jadł zupę. Kiedy strzelono przez okno, mózg wyskoczył na ścianę. Tak, jego żona, później żona milicjanta Sadaka przestała i została wdową. Po co? Po co? Po prostu można mieć różne zdanie, ale jeżeli Polak zabija Polaka, oj, nie po mojemu to. Nie. I no, dużo czytałem na temat tych poległych. Tak. Nie wiem, czy państwo, czy panowie dysponujecie jakimiś zapisami o tym. O grupie Czarnego Janka? Tak. To tylko jakieś fragmenty, to jest bardzo mało. Tak jak to. No po prostu. Oni mieli dziewczynę, która była z Bystrzycy. Prawda? Bo oni po prostu, no, odwiedzali ludzi, bo oni musieli jeść, pić, ubierać się, mieć buty, kożuchy, etc., etc. Tudzież inne potrzeby zaspokajać. I po prostu oni mieli dziewczynę z Bystrzycy. Ona była z nimi, dopóki brzuszek nie zaczął rosnąć. No musiał zacząć kiedyś rosnąć w takich sytuacjach. Została zgładzona w tym lesie przed, no, jak się jedzie do Złotoryi, ten las, tam, tak, tam została pochowana. A koło tego wygasłego wulkanu, tam poległo dwóch, którzy kopali sobie grób, nie wiedząc o tym, że kopią grób. Po prostu oni, to miała być ziemianka. Kopali sobie grób, bo oni już jakieś tendencje odśrodkowe zdradzali. Czy nie dość tego wszystkiego itd. No i po prostu ludzie musieli ich utrzymywać. Kożuchy, buty i tak dalej, tak, no. Ja mam jeszcze pytanie, bo akurat tutaj historia tego Czarnego Janka to jest postać dosyć kontrowersyjna. A co pan myśli na przykład o wyrokach śmierci na przykład dla rotmistrza Pileckiego czy dla generała Nila? Czy to były, czy te postacie zasłużyły na taką jakby śmierć? Uważam, że tych powinno się szanować jak patriotów, tak. Może błądzących w niektórych przypadkach, ale pokażcie mi takiego, który nigdy nie zbłądził. Bo ja takim nie jestem. Proszę się powiedzieć, w takim razie może odwrócimy trochę z tych takich smutnych wspomnień, czy było jakieś pozytywne wspomnienie podczas wojny, czy ma pan z tymi czasami jakiś sentyment, coś, cokolwiek pozytywnego, może był pan wtedy w młodym wieku? Powiedzieć, jak już mówimy o tych pozytywnych rzeczach, jak pan świętował zakończenie wojny, no bo to nie patrzeć, no, bardzo ważne. Po prostu strzelaliśmy dużo do Pana Boga, prawda? O, bo już nie było właściwie wroga. I tak to było. No ale jeśli chcecie jeszcze wysłuchać, to boleśnie wspominam, po prostu, kiedy skończyliśmy te żniwa, zboże poszło do magazynów, a ja jako ten szef od tych, którzy brali udział w żniwach, żołnierzy, a i ludność cywilną, bo już ludzie zaczęli napływać do tych wsi. I no powiem wam taką rzecz.
kiedyś w Komarnie, gdzie w tym czasie kwaterowałem, tam był posterunek milicji już. I ci milicjanci to byli chłopcy, którzy jako parapkowie byli tam za czasów niemieckich. Przechodzili różne rzeczy. No a kiedy przyszli Polacy, no to zrobili z nich milicję. Bo wtedy to tak modnie było, bo na ten temat już mówiliśmy, że różnie ludzie mówili o tym, co będzie, czy nas nie pogonią, czy będzie trzecia wojna i tak dalej, i tak dalej. I ci chłopcy musieli, że tak powiem, stawiać czoło tym rzeczom też. I kiedyś poprosiłem jednego z tych milicjantów, który miał dobry motocykl DKW, Sahare, niemiecki, żeby mnie powiózł do Zeifendorfu, żeby mógł tam zobaczyć, co się dzieje u tych, którzy tam byli. I ja przyjechałem tam, taki ogniomistrz był szefem tych kilkuosobowej grupy i pytam, gdzie są. A on mówi, że jeden to tam stoi nad Niemcami, którzy skończą dożynanie jakiegoś tam pola, a dwóch to milicjanci z Kaufung ich zabrali na posterunek. Ja mówię, ogniomistrzu, i wyście na to pozwolili? Wy, podoficer? Przecież po prostu, jeżeli coś tam oni nabroili, to my mamy własne prokuratury i własne sądy. Kto to, jakiś tam milicjant i wy, sierżant, czyli ogniomistrz, wyście pozwolili na to? Ja mówię, no ja gdybym tak mógł, jak nie mogę, to ja bym was zdegradował po prostu do szeregowca. I siedliśmy na ten motocykl i jedziemy do Kaufungu. Teraz on się nazywa Wojcieszów, prawda? Do złotoryjskiego powiatu należy. I myśmy trochę pomylili drogę z tym milicjantem, tym motocyklem. I kiedy zorientowaliśmy się, że jedziemy w kierunku autostrady, że trzeba było skręcić w lewo, prawda, na którymś rozjeździe, no to oni zdążyli już dalej pójść. I akurat oni wprowadzają tych moich żołnierzy, tych moich artylerzystów do tego posterunku i ja wchodzę tam. I ten komendant, nawiasem mówiąc, ubrany groteskowo, bo w mundur Feuermana, czyli strażaka niemieckiego, prawda? No i nawet w hełm. Panie poruczniku, co oni robili w nocy z takiego na taki dzień? Ja mówię, a ja was pytam, komendancie, co oni tu robią? No zostali aresztowani. Przez kogo? Przez was? Ja mówię, natychmiast oddać, bo im pasy zabrali. Ja mówię, bo ja postąpię tak, jak powinien postąpić ich zwierzchnik. O. I użyję broni. I oczywiście po prostu no, zmieszał się. Wiecie dlaczego? Bo poszli do sąsiedniej wsi, bo tych chłopaków przyjadły. I oni tam poszli, bo tam, ja już mówię, to skoro ich tutaj już przyprowadziliście, to już prowadźcie to dochodzenie, niech ja zobaczę, jak to jest. No i między innymi tam wprowadzili małżeństwo niemieckie, u których byli, gdzie po prostu wzięli jakieś tam jakieś koszule, jakieś gacie, coś w tym rodzaju, to co musieli wziąć. I ci Niemcy, to tak widać, patrzą i że ich poznają. No ale cholera wie teraz,
czy oni mają poskarżyć się. Bo tutaj widzą jakiegoś tam, tutaj widzą jakiegoś, który gwiazdki zdjął i do kieszeni schował, bo ja tak po prostu wystąpiłem. No i ten pyskuje, grozi im, no co mieli zrobić? No ale przyprowadzili jakąś rudą frau, która pokazała na mnie. No. Ja mam już ostatnie pytanie. W takiej naszej sytuacji współczesnej, proszę powiedzieć, czy pan jako wojskowy uważa, że obecnie Polska jest krajem bezpiecznym? Jakie jest nasza, czy w sojuszu, w którym jesteśmy? Proszę panu, odpowiem tak, jak ja czuję. Mianowicie nie rokuje dobrze. Nie rokuje dobrze. Bo panowie mogą mieć inne zdanie. Mnie na przykład satysfakcjonuje to, że my jesteśmy w pakcie atlantyckim, ale ja mam za sobą po prostu te pakty o nieagresji mieliśmy i z Rosją, i z Niemcami, i pakty wojenne, wojskowe z Anglikami, Francuzami. I to wszystko poleciało jak domek z kart. Ja to przeżyłem. Bolało bardzo i boli do tego czasu. O. Wolałbym z wami mówić o czymś innym. Nie o tak. To proszę powiedzieć, to ostatnie pytanie, już nie zabieramy panu więcej czasu, bo może moglibyśmy tak parę godzin z panem siedzieć kolejnych. Proszę powiedzieć, czy pan uważa... Panowie uważali się podczas wojny, że panowie są bohaterami? Czy to był taki obowiązek obywatelski? Nie. I dobrze, że pan zadał to pytanie. Więc proszę pana, ja nie miałem się za bohatera i nie mam się za bohatera nigdy. Jeszcze wam coś powiem. Ja cały czas, kiedy byłem w partyzance, później na froncie, to ja tu, pod pachą, tu, w tym dołku, nosiłem niewielki granat polski, prawda? Że ja się bałem, że jeżeli na przykład mnie złapią gestapowcy, to ja mogę nie wytrzymać, a to byli mistrzowie od tych rzeczy. I ja na pewno będę strasznie mordowany. To niech ja uruchomię to, żeby mi rozerwało klatkę piersiową, bo to był niewielki granacik, ale pewny, i żebym zginął, żebym nikogo po prostu... Ja rozumiałem, że to jest konieczność. My jesteśmy po to, żeby bić się, bo jeśli nie my, to oni to zrobią. Tym bardziej, że codziennie widziałem, codziennie w czasie tej cholernej okupacji, co się dzieje, prawda? Ile, jak człowiek patrzył na te po prostu ogłoszenie Beckenbachtung, prawda? Ilu rozstrzelano, ilu zginęło i tak dalej, i tak dalej. Jak ludzie byli mordowani, że ja wiedziałem o tym, że ja ryzykuję życie, ale chcę ryzykować. Ja nie dlatego, tylko dlatego, że tu czyjeś jedno może być na wierzchu. Czy tych na przykład, którzy niedaleko ode mnie spalili całą wieś na piachach, nazywała się Stróżki, prawda? Ocalało chyba dwóch ludzi tylko, którzy nie byli w tej wsi, w tej nocy. Spalili wieś do szczętu, dosłownie. Więc ja wiedziałem, że to jest tylko taki wybór i my musimy to zrobić. Ja nie myślałem o żadnym bohaterstwie. Ja kiedy po prostu byłem w partyzance, a później na wojnie jako oficer, to ja tak się pocieszałem, że jeżeli przeżyjesz to wszystko, jeżeli przyjdziesz do tej swojej wioski,
jeżeli będziesz miał na ramionach chociażby belki kapralskie, to ja będę usatysfakcjonowany. To mi wystarczy. A jeszcze może jakiś mendol dostanę. I to wszystko. To mnie satysfakcjonowało. Tak. Że w takim razie my bardzo, bardzo dziękujemy. Jest pan ogromnym bohaterem. Jesteśmy zaszczyceni, że mógł pan porozmawiać. Nie. Ja nie jestem bohaterem. Ja po prostu normalnie bałem się. Strasznie się bałem. My bardzo dziękujemy. Jeszcze no, również pójdźcie, bardzo dziękować. Zobaczcie, co za to. Dzięki panu dzisiaj możemy siedzieć przy tym stole, rozmawiać po polsku. I chcieliśmy bardzo podziękować również pani Jadwidze Borowiec za to, że pomagała nam w organizacji całego wywiadu i Marcinowi Radzińskiemu z Lubelskiej Prawicy za pomoc techniczną. No, ja powiem tylko... Z okazji zbliżającej się Dnia Niepodległości, kolejnej rocznicy, wszystkim weteranom i żołnierzom, którzy służą obecnie na misjach, życzę wszystkiego najlepszego, żeby Polska zawsze była niepodległa, a przede wszystkim, żeby było zawsze... Tak dobra. Jest. Bardzo więc dziękujemy panie Bogu. Jeszcze wam powiem jedną rzecz. Mianowicie, kiedy z okazji stulecia odzyskania niepodległości, ileś tam temu do tyłu, słuchałem wypowiedzi pana prezydenta, może jej słyszeliście, że on by kombatantów po rękach całował. Gdybym mógł, odpowiedziałbym, panie prezydencie, nie czuję tej potrzeby, tylko trochę innego kierowania państwem.